Witajcie. Malowanie jest świetne, ale od czasu do czasu trzeba zrobić coś innego. Ja dla Was dzisiaj przygotowałam taką krótką naukę szydełkowania. Dzisiaj do naszych zajęć będziemy potrzebować, zobaczcie, szydełka o różnych rozmiarach, bo to wszystko zależy od tego, czy macie jakąś wełnę. Na pewno się jakaś znajdzie. Mama na pewno w szafie trzyma jakąś kolorową wełnę i myślę, że możemy z niej zrobić świetny użytek. Ja przygotowałam dla Was wełnę o różnych właściwie kolorach i grubościach. Wszystko po to, abyśmy mogli nauczyć się szydełkować. Grubość sznurka będzie wyznaczała nam też grubość naszego szydełka. Trzeba je dobrać tak, aby można było swobodnie zaczepiać na szydełku właśnie sznurek. Jeśli macie nowe motki, bardzo często na nowych motkach jest podana informacja, jakiego trzeba użyć narzędzia, o jakim rozmiarze. Mam nadzieję, że dojdziemy i do takich robótek. Na szydełku możemy zrobić wszystko. Od szalika dla lalki, po czapkę czy jakieś fajne zwierzątko. Nie pozostało nam nic innego, jak tylko wziąć się do roboty. Na początek zaczniemy od pętelki, którą trzeba będzie zawiązać na naszym szydełku. Można to zrobić w ten sposób, że sznureczek czy tam wełnę, którą sobie przygotowaliście, przekładamy właśnie w ten sposób. Łapiemy za nasze skrzyżowanie i przeciągamy przez pętelkę. Zawiązujemy. Jeżeli Ci się nie uda, najzwyczajniej w świecie po prostu zawiąż sobie nitkę. Główne oczko, od którego zaczynamy, właśnie już jest. Jest luźne, nie jest za bardzo zaciśnięte i to jest bardzo istotne. Jeżeli zaciśniemy je mocno, będziemy mieli kłopot z przełożeniem nitki właśnie przez to oczko. Bardzo istotne jest też utrzymanie właściwie nitki. Ja przekładam sobie właśnie przez palec wskazujący i na ręce przytrzymuję ostatnimi dwoma palcami nitkę. I zaczniemy od łańcuszka. Przekładamy sobie teraz przez dziurkę, którą już zrobiliśmy, niteczkę. W ten sposób. Mamy kolejne oczko. I znowu zaciągamy. Kolejne oczko. Łańcuszek jest nam potrzebny do tego, żeby rozpocząć robótkę. To było drugie oczko. I trzecie oczko. I czwarte. Piąte. Szóste. Siódme. Ósme. Dziewiąte. Dziesiąte. Mamy łańcuszek. Podstawę już mamy. Zrobiliśmy łańcuszek. Teraz czas na przerabianie po kolei oczek łańcuszka. Zaczniemy od półsłupków. Półsłupki często służą do wykańczania naszej robótki. Natomiast ja osobiście bardzo lubię pracować półsłupkami, dlatego że wtedy nasza praca, nasza robótka jest bardziej ścisła. Zaczniemy od oczka poprzedniego, nie te oczko, z którego wychodzi nam tutaj pętelka, tylko to oczko poprzednie. Przekuwamy się przez dziurkę z szydełkiem i zaciągamy nitkę. Przeciągamy przez oczko. Mamy dwie pętelki na szydełku. Zaciągamy nitkę i przeciągamy przez
obie pętelki. Znowu mamy jedną pętelkę na naszym szydełku. Kolejne oczko wygląda w ten sam sposób. Przeciągamy szydełko przez dziurkę. Zaciągamy nitkę, przekładamy nitkę przez dziurkę i przekładamy przez obie pętelki. I znowu to samo. I przekładamy. Mamy właśnie przerobiony nasz łańcuszek półsłupkami. Mamy 9 przerobionych oczek, ponieważ pierwsze, pamiętacie, opuściliśmy. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Powstał nam tutaj piękny grzebek, warkoczyk. I teraz z tego warkoczyka będziemy korzystać, przerabiając kolejne półsłupki piętro wyżej. I zaczynamy. Odwracamy sobie naszą robótkę tak, żebyśmy mieli, jeśli jesteśmy praworęczni, oczywiście po prawej stronie naszą pętelkę. Przerobimy naszą pętelkę jednym łańcuszkiem, po to, żeby robótka nasza była prosta. I zaczniemy od kolejnej dziurki. Przekładamy, przeciągamy nitkę i przeciągamy przez dwie pętelki. I znowu to samo. Przekładamy szydełko, zaciągamy nitkę, mamy dwie pętelki na szydełku i znowu przeciągamy nitkę. I znowu to samo. Kolejną część teraz zrobimy już słupkiem. Tutaj potrzebujemy zrobić dwa oczka, jedno oczko i drugie oczko. Po czym w kolejne oczko będziemy zaraz wbijać nasze szydełko, ale najpierw nawiniemy sobie nitkę. Nawijamy nitkę raz. Przytrzymujemy paluszkiem, wkładamy kolejną dziurkę. Znowu nawijamy nitkę i przeciągamy przez nasze oczko. Mamy 3 pętelki. Zaciągamy nitkę i przekładamy przez 2 oczka. Po czym mamy teraz 2 pętelki. Znowu zaciągamy nitkę i znowu przekładamy przez oczko. Słupek jest zdecydowanie dłuższy. Jeszcze raz. Nawijamy nitkę, wkładamy w kolejne oczko, zaciągamy nitkę. Mamy 3 pętelki. Nawijamy nitkę, przeciągamy przez 2 oczka. Mamy 2 pętelki. I znowu przeciągamy przez kolejną pętelkę. I znowu to samo. Nawijamy, wkładamy w oczko, przeciągamy przez 2 oczka i znowu nitka przez kolejne 2 oczka. I znowu to samo.
I znowu to samo. Mamy dwa oczka. Przeciągamy. Tu mam jeszcze zieloną robótkę, którą rozpoczęłam dla Was. Właśnie robiona półsłupkami i słupkami. Naprzemiennie. Wtedy, kiedy będę robiła półsłupki, będę dodawała na początku jedno oczko. Półsłupek. Bez nawijania nitki. Przeciągam. I znowu. Kolejne oczko. Przeciągam. Kolejna warstwa. Kolejną warstwę zrobię już słupkami. Dwa oczka na początek. Raz i dwa. Nawijam nitkę i wkładam w dziurkę. W oczko. Przekładam nitkę. Mam trzy oczka na szydełku. Przeciągam przez dwa. I znowu biorę nitkę i przeciągam przez kolejne dwa. I znowu nawijam. Przekładam w kolejną dziurkę. I przekładam. Ćwiczcie proszę. Możecie zrobić nawet długi szalik w ten sposób. Chodzi o to, żeby wyćwiczyć sobie robienie słupków i półsłupków. Właściwie to jest podstawa do tego, żeby przejść do szydełkowania bardziej skomplikowanych rzeczy. Ćwiczcie proszę słupki i półsłupki na szydełku, a na następnych zajęciach spróbujemy stworzyć coś konkretnego i myślę, że to może być po prostu podkładka pod kubek. Zobaczymy, jak nam to pójdzie.